Yeah! Woo! Dzięki! Stańcie. Chyba ja się tak wzruszyłem. Jezus Maria! O, ale czat, słuchajcie. No. Bo okazuje się, że chyba trochę, ale jednak zapytam. Trochę nas kojarzycie? Coś gdzieś? Było też nie, jest tak. Zdania są podzielone. Czy wiecie, z jakich kabaretów nas wywalili? Mogliśmy się spokojnie nazywać Odcięte Gałęzie. Tu jest sam chrust. I próchno. No. I próchno. Ale pomalowane. To szatowie. Nie czepiaj się kaczora. Jestem bulwa. A to jemioła. Jesteśmy bardzo młodym kabaretem. To trzeba bardzo, bardzo młodym. Tak? Tak, bo powstaliśmy kiedy? 5 marca, słuchajcie. Dokładnie. 12 marca nas już zamknęli. Tak. Może i dobrze, słuchajcie, bo dzięki temu powstało wiele wspaniałych filmików do internetu, ale też stworzyliśmy kilka skeczy, które dziś wam zaprezentujemy. I dzisiaj oczywiście też będą goście, ale zaczynamy od naszego skeczu. I tutaj taki po prostu, bo was bardzo polubiliśmy. Znamy się krótko, ale lubimy was bardzo. Mm-hmm. To po prostu dajemy wam prawo do wyboru, kto w tym skeczu ma zagrać. O, wiecie to? To jako pierwszy zagra w pierwszym skeczu, no. Słyszę Gajda. Gajda i Łukasz. Gajda i Łukasz bardzo dobrze, bo zagra Ewa i ja. Zagram ja i Robert, bo wasze sugestie znaczą dla nas dokładnie tyle, ile liczba zakażonych dla rządu. No cześć. W samochodzie jestem, na żonę czekam, bo się jej spotkanie biznesowe przedłużyło. No. Czerwone korale, czerwone niczym wino, korale z polnej jarzębiny i łzy w pomiętej bluzeczce szłam. Piotruś, poczekaj, odzwonię, dobrze? Otwierać karoce, Kopciuszek z balu wrócił! Za klamkę chwyć. Sama? Jesteś u macochy. Dobry wieczór, a nasz panie, ustaw fotel mi na spanie. Szczęście ty moje, sensie życia mojego, ludzie, jak ja za tobą tęskniłam. Karol, ty nie trafiłeś. Piłaś? A, bo ty do mnie mówisz. A do kogo? O, piłaś, piłaś. Dwie lampki Prosecco do 07. A potem? A potem. A potem już nie liczyłam. Jedziemy do ciebie czy do mnie? Przecież mieszkamy ze sobą razem od 15 lat. Głodna jestem. A nie, ty czekaj, już jadłam. Nawiew na szybę zrób, bo nic nie będę widział. Ale ja zimne na twarz potrzebuję teraz. Teraz. Teraz wiem, jak jest w Norwegii. Ojej. Ha.
Świeże powietrze jest dobre. Ludzie za mało jego jedzą. Zatrzymać się? Ja nie żygam. Co, śpisz dzisiaj na kanapie? O, najlepiej mnie na kanapę wysłać. Ty mnie w ogóle w aucie zostaw. Ja się sturlam na tym po prostu tutaj foteliku i sobie będę spała jak taki jeżyk, bo pan i władca zadecydował. Co? Bo ja nie chcę być znowu w ciąży. O, a co to za suka do ciebie pisze? A to ja wysłałam. A ty wiesz, jaka Kryśka jest głupia? Jaka? Karol, jak ja ciebie kocham. Ty taki śliczny jesteś, taki ładny, taki, tylko już strasznie stary. Ty masz tyle... Ty masz tu siwy włos i tu siwy włos i tu, ty masz tu siwy włos i tu, masz strasznie dużo siwych włosów. Bo z tobą mieszkam. Karol, czy ty jesteś zły? Nie jestem. Ale tutaj ci się taka żyłka rusza. Nic mi się nie rusza. No i fajnie. Do kogo ty dzwonisz o tej porze? Do męża, bo się będzie martwił. A pani da się wyżyć z tego Ubera? Oho, rozłączył. O, będziesz jeszcze czegoś chciał, ty. Proszę cię, kochanie, prześpij się. Na głodnego? Co ty tam szukasz? Bo mi się tu kiedyś miętus poturlał. A co z dziećmi? A co, chcesz mieć? Mama pyta, czy je odbierzemy. A ile ich mamy? No, przepraszam, że dociekam. Mama pyta, czy odbierzemy. Ale co my jesteśmy z kuratorium, żeby jej dzieci odbierać? Niech se je ma. Ale chodzi o nasze dzieci, mamy dwójkę. O, i Polsat, i TVN. Co ty tak strasznie tematy zmieniasz? Cię w ogóle z tobą dogadać nie... O, mój miętus. Pogotowie, dzwoń. A nie, dobra, nie dzwoń. Przełkłam. Tylko się nie przyzwyczajaj. To nie był mój miętus. Co ja zżarłam? Oho. O, zatrzymaj się. Czyli jednak. Jak, żyjesz? To były tylko takie strachy na lachy. Burza przyszła bokiem.
jaka Kryśka jest głupia? No jaka? No jaka? Co jaka? Co, kochanie, weź napij się wody, dobra? Wody, wody. Wodą to się dziwki podmywają. Właśnie, Karol, a ty myślisz, że moglibyśmy adoptować Bernardyna? Tego takiego psa z tą beczułką, z rumem taką. Albo w ogóle, może moglibyśmy adoptować samą beczułkę z rumem. Po co zwierzę ma się męczyć? No co zjeść po ten rum? A tu ci się cały czas ta żyłka rusza. Karol, może ty masz pasożyta? Ja widziałam coś takiego w telewizji. Jednego mam, siedzi obok. Karolku, ty masz pasażera. Nie pasożyta, ty w ogóle nie rozumiesz znaczenia słów. Strasznie trudno jest... Dziubek, nie widziałaś w autobusie takiego napisu nie rozmawiać z kierowcą? No co ty mówisz? To taki Hołowczyc musi mieć strasznie smutne życie. Nikt z nim nie gada, on se stoi z tą kierownicą, stoi, no to ci... Szybciej jedź, no! Spokojnie, mamy czas. A ja dzisiaj klepsydrę widziałam. I ten człowiek miał tyle lat, co ty. I ty mi mówisz, że masz czas. Ale nie płacz, Karol, ja będę przy tobie w zdrowiu i w chorobie, w każdej potrzebie. Nawet na pogrzebie. Ty, to się zrymowało. Normalnie Szymborska. Miłosz. Czesław. Mozir. A ty możesz mi przypomnieć, dlaczego my o Mozilu gadamy? Bo jesteś narąbana. A propos Kryśka, ty wiesz, że ona dzisiaj pierwszy raz w życiu piła tequilę? I ona myślała, że ty sól to się wciąga. Głodna jestem. Kurde pały, no. Jeszcze tego mi brakowało. Dobra, zjadę na stację. O, ty patrz, jaka brygada Slimfast. Pytaj ich, czy mają kanapki. Dobry wieczór. Starszy posterunkowy Roman Kulka. Dokumenty, proszę. Dobry wieczór, panowie Pały. Zamknij się. Ja tylko cytowałam. Panowie, bardzo przepraszam. Po prostu dwie lampki wina do obiadu za dużo. Panowie Pały, ja nie miałam pojęcia, że on jest pod wpływem alkoholu. Proszę go natychmiast skonfiskować. Prawo jazdy, proszę. Już, tylko nie, przepraszam, nie wiem, gdzie włożyłem i... Spoko, ja się tym zajmę. Gdzie ty idziesz? Tak, tylko dla pewności. Ty też ich widzisz dwóch? Wracaj do auta. Bonjour, bonjour, cherubinku. Ale ty mnie jarasz? Strasznie mi się podobasz, najbardziej z charakteru. Proszę wrócić do samochodu. Kulka, ty też fajnie, ale na razie turlaj, bo mi ciach opłożysz. Panie policz... Oho, ho, ho, co ja tu mam za odciski palców? Panie policjancie, proszę natychmiast zrobić obdukcję. Proszę wsiąść do samochodu. O ludzie! Pan sobie musi remont zrobić, bo panu klamka odpadła. Zrobię. Proszę wsiąść do auta. Jeśli jak będzie próbował pana przykupić stówą, to proszę się nie dać. Ja wiem, ile on zarabia, nawet 500 go nie zawoli. Załatwiłam! Jeszcze siusiu. Panowie, bardzo was przepraszam, naprawdę, tak mi głupio. Niech pan nic nie mówi. My też mamy żony. O. Też im się czasem zdarzy.
Moja ostatnio po pijaku wylądowała na Ojomie. O, miała wypadek. Nie, dyżur. Moja kiedyś po pijaku dzieci z przedszkola odebrała. Ale wstyd. No, trochę. My nie mamy dzieci. Czyli z moją nie jest tak najgorzej. Oj. Halo, jesteś na głośno mówiącym. Misiu, no gdzie ty jesteś? Jak to gdzie? Kupiłaś piwo? No chciałam małpkę, ale ty wiesz, że mam uczulenie na sierść. Gdzie ty jesteś? W samochodzie. Pytanie brzmi, gdzie ty jesteś? W jakim samochodzie ty jesteś? No Skoda, nasza czarna Skoda ze światełkami. Ona nam wlazła do radiowozu. Kochanie, to nie jest ta sama Skoda. Ty, Karol, faktycznie, ta jest obrzygana.